Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj mam dla Was świeżutkie etui od marki Tech Protect, czyli naszej marki własnej. Jest to Mac Hybrid Mac Safe. Etui, który wprowadziliśmy dopiero co do naszej oferty, jest to etui na chwilę obecną dedykowane do iPhone'ów 15 i 16 generacji, aczkolwiek nie wykluczone, że jeżeli oglądacie ten film już miesiące, na przykład od daty jego publikacji, ta kompatybilność oczywiście rozrosła się o kolejne modele i kolejnych producentów. A z czym mamy tutaj do czynienia? No, słuchajcie, jest to jedno chyba w tym momencie z ulubionych moich pokrowców marki Tech Protect. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajnie wykonana. On naprawdę bardzo solidnych właściwościach ochronnych przede wszystkim, ale też rzecz, która moim przynajmniej zdaniem może się po prostu najzwyczajniej w świecie podobać. Ma kilka rzeczy, które ją wyróżniają, a już z całą pewnością wydaje się naprawdę fenomenalna, jeżeli chodzi o takie po prostu codzienne właściwości użytkowe, bo to dobrze zaprojektowane najzwyczajniej w świecie Etui. Zobaczcie zresztą sami, jak to się prezentuje. Wrzućmy tutaj iPhona, który co trzeba przyznać, wskakuje bardzo leciutko do środka, ale też jakby nie ma w ogóle takiego poczucia jednocześnie, że on sobie może stamtąd wypaść. Nie ma tu absolutnie żadnego luzu. To nie jest tak, że czujecie, że on tam lata sobie w środku. Nie czujemy, że może się stać coś takiego, że ten pokrowiec gdzieś tam nie wiem, w kieszeni, czy w torebce, czy w plecaku spadłby nam z tego telefonu. To wydarzyć się raczej nie może. A co do samej konstrukcji? Jest to tak zwana hybryda, jak to często zwykliśmy nazywać, czyli Etui, które łączy sobie dwa materiały. Mamy tutaj sztywny, gruby poliwęglan, z którego zbudowane są plecki tego etui. Na brzegach mamy za to materiał bardzo, bardzo elastyczny, taki mięsisty i jest to TPU, termoplastyczny poliuretan i on ma chronić nasz telefon po prostu w przypadku wszelkiego rodzaju upadków i uderzeń. I trzeba przyznać, że jest go tutaj sporo i to co zobaczycie prawdopodobnie lepiej na przebitkach, on jest jeszcze jakby taki wyżłobiony, także tu się robi taka fala, która sprawia, że on się podnosi przy rogach urządzenia. I tam jest jego jakby po prostu w tym momencie ciut więcej niż przy tych wypłaszczeniach. Ma to dwie fajne cechy. Po pierwsze, bardzo przyjemnie trzyma się to w dłoni i dobrze leży w dłoni, przez to po prostu, że opuszki naszych palców wchodzą sobie w to wyżłobienie. No a z drugiej strony, właśnie podnoszenie jakby samych rogów, samych krawędzi sprawia, że są one lepiej chronione. I upadek na naprawdę twarde, jakieś kamienne, betonowe. Powierzchnie, wydaje mi się, że z metra, metra półtora w ogóle nie zrobi wrażenia na tym etui. Szybka, sama w sobie, co być może widzicie, ona jest delikatnie przedymiona. To na pewno będzie w pewien sposób, no, dla jednych to uprzedzam ciekawy, dla innych być może właśnie nieakceptowalny wpływać na warianty kolorystyczne. Ja, wybaczcie mi, dysponuję tylko do tego nagrania tym jednym czarnym iPhone'em, dlatego nie jestem w stanie pokazać Wam, jak to będzie prezentowało się na wariantach kolorowych. No, natomiast, kolor, jeżeli będziecie mieli warianty Jasne iPhone'a będzie przebijał, natomiast po prostu będzie przytłumiony, trzeba o tym pamiętać. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o takie właściwości czysto estetyczne tego pokrowca, e, musicie zwrócić uwagę na akcent kolorystyczny jaki tu się pojawia. Tutaj wokół wyspy aparatów i na przyciskach mamy wstawki w kolorze czerwonym. Bardzo delikatne. To jest ta cieniusieńka rameczka, myślę o szerokości około milimetra w tym miejscu i tak samo też takie cieniuteńkie paseczki wokół samych przycisków. I zarówno ramka jak i same przyciski wykonane są z aluminium. To też dosyć ważna informacja z dwóch powodów. No, sama ramka aluminiowa po prostu jakby daje nam gwarancję troszkę większej odporności, większej jeszcze wytrzymałości na uderzenia, których siła mogłaby się skupić gdzieś w okolicy wyspa aparatu, no a nie oszukujmy się, to jest prawdopodobne, bo ta wyspa dosyć jest spora i dosyć mocno odstaje, więc jeżeli telefon nam gdzieś upadnie, e, chociażby wypadnie nam na przykład z ręki, no to jasne, najpierw uderzy prawdopodobnie o ziemię którymś z rogów, ale następnie poturla nam się gdzieś prawdopodobnie po asfalcie, e, no i ta wyspa też mogłaby uciec Cierpieć, dlatego tutaj mocna aluminiowa ramka jest pewnego rodzaju obietnicą też wyższego stopnia ochrony. Użycie materiału takiego jak aluminium w przypadku przycisków jest tylko i wyłącznie kosmetyczne. No i co najwyżej, może na przykład dawać nam znowu gwarancję tego, że będą one troszkę wolniej się wycierać, trochę wolniej wyślizgiwać, a z całą pewnością wygląda to po prostu dobrze. Dla tych z Was, którzy w tym momencie mogliby sobie pomyśleć, na przykład, ale dobra, dobra. Aluminiowe przyciski, i teraz sobie wyobrażacie, ten metal tutaj skrobiący o metal. Te przyciski da się nawet wyciągnąć, wypychając je po prostu najzwyczajniej w świecie z tego korpusu z TPU. To jest to po prostu kawalątek wyciętego aluminium. Owszem, natomiast spodnia część jest, no to prawdopodobnie jest nie do pokazania w tym ujęciu, ale też postaram się pokazać to lepiej w przebitkach, delikatnie podgumowana. Także ona jest taka, no miękka to może bym nie powiedział, bo to jest cieniusieńka warstwa, natomiast chodzi o to po prostu, że to nie jakby goły metal będzie stykał się bezpośrednio z przyciskiem, tylko poprzez właśnie tą taką warstewkę ochronną, która sprawi, że nic tu nie powinien powinno się porysować Wam przy, od samego używania po prostu pokrowca. A sam fakt, że te przyciski są właśnie takie wpychane, wklikiwane jakby w korpus samego etui sprawia, że one mają jakby taki swój, po prostu delikatny luzik. To nie jest tak, że one tam siedzą bardzo, bardzo sztywno. One, co też jakby pokażę Wam w przebitkach, mają jakby takie wyżłobienie po prostu, które trzyma je tutaj, ale one mają jakby zakres ruchu. Dlatego różnica w wciskaniu tych wszystkich przycisków funkcyjnych na nagim urządzeniu i na urządzeniu w pokrowcu jest w zasadzie nieodczuwalna. Co dosyć istotne, bo ten kto kiedykolwiek trafił na takie Etui, które ma takie właśnie grube, sztywne, ciężko chodzące przyciski, wie jak taki drobiazg po prostu może być irytujący i jak no, psuje jakby doświadczenie korzystania z telefonu. Mamy super telefon, najnowocześniejszego iPhone'a, po czym zakładamy właśnie złe Etui i ciężko chodzą nam głupie przyciski. No to tutaj z czymś takim absolutnie nie będziecie musieli się użerać. Pod tym względem tutaj wszystko jest absolutnie nie na tak samo jak zresztą w ogóle dostęp do wszystkich złącz, do głośników. Nie ma tu w zasadzie żadnego elementu, który mógłby wpływać jakoś niekorzystnie, ujemnie po prostu na ergonomię samego urządzenia. Takim powiedzmy, nazwijmy to najmniej zoptymalizowanym elementem całego etui jest być może to wklęśnięcie na nowy przycisk do obsługi aparatu. Ten, który jest jednocześnie spustem migawki, ale też na przykład może służyć po prostu jako zoom, bo to jest też płytka dotykowa, po której możemy przesuwać palcem. No to tutaj to wklęśnięcie po prostu jest dosyć spore, no bo dosyć grube, tak jak wspomniałem, względnie grube jest samo to etui no ze względu na to, że miało dobre właściwości ochronne. Więc to zagłębienie jest duże. Czy da się przez to korzystać z tej płytki? Oczywiście, że się da, no ale no trzeba tutaj paluch troszkę wepchnąć po prostu do środka. To jest ten jeden w zasadzie jedyny element całego etui, który sprawia, że jakby na tym etapie no tutaj jakby korzystanie z tej funkcji samego telefonu nie będzie rzeczywiście tak wygodne, tak oczywiste jak na nagim urządzeniu. No ze względu właśnie na to, że no, być może nawet bardzo gruby paluch to tam się nie zmieści i jakoś trzeba by troszkę sobie radzić. Oczywiście to też jest opcjonalne, to nie jest tak, że tylko w ten sposób da się zrobić zdjęcie iPhone'em, ale też nie chcę jakby usprawiedliwiać samego pokrowca wręcz przeciwnie, po prostu pokazuję Wam, że z czymś takim mamy tutaj do czynienia to wycięcie jest względnie wąskie i głębokie zarazem, więc no, jakiś wpływ ma niewątpliwie. Nie zapomniano za to w projektowaniu samego tego pokrowca o magnesie co dosyć istotne, bo chociaż iPhone swój magnes ma no to w przypadku zwłaszcza tak grubych pokrowców no to ten magnes wbudowany w samego iPhone'a przez tak grube tworzywo byłby już prawie nieefektywny być może złapałby się troszkę i na przykład iPhone zawizłby nam na takiej ładowarce biurkowej, natomiast w samochodzie, gdzie pojawiają się wstrząsy, jakieś przeciążenia, no to to już po prostu mogłoby zlecieć. W tym przypadku nie ma takiego problemu. Dodatkowy magnes w samym pokrowcu gwarantuje nam bardzo dobry chwyt, a samoładowanie indukcyjne oczywiście będzie zachodzić. Hmm, może ciut, ciut wolniej, no bo to też trzeba pamiętać, że każdy milimetr dalej od cewki indukcyjnej, plus ewentualnie właśnie jakiś materiał o wyższej gęstości, będzie wpływał ujemnie na szybkość ładowania. Natomiast to będą, powiedzmy na no... Procenty, nawet a nie dziesiątki procent, jakby różnicy pomiędzy telefonem, właśnie nagim, a telefonem uzbrojonym w takie etui. I taka jeszcze jedna rzecz, taki drobiazg, na który zwrócę Wam uwagę, ale to jest fajne i bardzo mi się podoba, że mamy tutaj też podniesione ranty przy pleckach, nie tylko wokół ekranu, co jest w zasadzie już standardem, że zawsze nam się tworzy tutaj taki delikatny rancik, no chociażby po to, po prostu, żeby nie szorować nigdy po powierzchni, na którą odkładamy telefon wyświetlaczem. Ale tutaj mamy taki zabieg, w tym celu, żeby tą powierzchnię po prostu wyrównać. Ja tego szczerze powiedziawszy bardzo nie lubię. Jeśli telefon ma wystającą wyspę aparatów, e, i na przykład właśnie nie mamy etui, które ma coś takiego przewidzianego, to on położony na płaskiej powierzchni będzie zawsze się bujał delikatnie. dają wkurzający taki drobiazg. E, tutaj tego efektu nie ma. Ponieważ to zrównuje się z tą wypukłością wyspy aparatów, tu również jest delikatnie podniesiony rancik. Także taki telefon odłożony na blat po prostu leży płasko i stabilnie. I daje nam to też jeszcze jedną rzecz. No bo pamiętajcie, etui ma chronić telefon, on jest jakby najważniejszy. Ale etui też będzie się starzeć, też będzie się zużywać. A tu mamy gładką powierzchnię z poliwęglanu. To jest twarde tworzywo, no ale w dalszym ciągu tworzywo. To nie jest szkło, które będzie porysować ciężko. Poliwęglan rysuje się względnie łatwo. I gdybym coś takiego zrobił bezpośrednio poliwęglanym po tym blacie, on już byłby cały porysowany. Ale w tym momencie on się w pozorom właśnie z powierzchnią, na którą odkładamy, wcale nie styka. Stykają się tylko tutaj te krawędzi. Także samo etui po prostu dłużej zostanie ładne i zarazem będzie dłużej wam służyć. No bo etui wydaje mi się, że wymieniamy, no nie tylko dlatego, że się rozleciało, no tylko właśnie dlatego, że się po prostu popcierało, poobdzierało. To nie są drogie rzeczy. I to też trzeba o tym pamiętać. To jest bardzo duży atut tego etui i całej marki Tech Protect. Także to jest bardzo ładne, bardzo fajnie wykonane, bardzo mocne etui za naprawdę sensowne pieniądze. I biorąc pod uwagę właśnie, że przy tak atrakcyjnej cenie jest to etui, który może wytrzymać wiele, wiele miesięcy w naprawdę dobrej kondycji, no to nie pozostaje mi nic innego jak tylko z czystym sumieniem Wam je polecić. Jeżeli udało mi się Was nim zainteresować, no to zapraszam do linku w opisie, a teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć! you